Dzień dobry. Poradnik idioty. Grzegorz Trela. Witam Państwa po dłuższej przerwie. Dziś uruchamiam nowy cykl w ramach naszego poradnika. A mianowicie, co czas pewien będę mówił o znanych mi osobiście, a wybitnych postaciach polskiej filozofii, logiki, nauk społecznych. 20 marca 2024 roku to pierwszy dzień wiosny, ale też okrągła 10. rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych polskich logików drugiej połowy XX wieku. A konkurencja spora, albowiem Polska nadal jest znaczącym ośrodkiem badań logicznych. Andrzej Grzegorczyk był warszawianinem. Urodził się w Warszawie, tam spędził praktycznie biorąc całe swoje życie, tam też zmarł. Ginący gatunek, w tym sensie nie tak łatwo znaleźć tego rodzaju postacie. No i to jest okoliczność, jak sądzę, znacząca. Uczestnik Powstania Warszawskiego. No i postać, która w znacznym stopniu kształtowała horyzont intelektualny stolicy Polski w drugiej połowie XX wieku. To co ważne, Andrzej Grzegorczyk pozostawał twórczym logikiem, praktycznie biorąc do ostatnich dni swojego życia, co nie jest częste, albowiem no, w logice jest tak, że najczęściej mamy do czynienia z syndromem wyczerpania. W przypadku autorów, którzy osiągają wiek sędziwy, jest to niemal regułą. Grzegorczyk, nie będę oczywiście tutaj wymieniał rozmaitych osiągnięć, które są łatwe do wygooglania. Grzegorczyk był nie tylko logikiem i co ważne, był logikiem filozoficznym, mimo że zajmował się logiką matematyczną. Ponieważ nie jest to czytelne dla wszystkich, spróbuję o tym opowiedzieć w kilku słowach. Otóż logika jako dyscyplina jest jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą, samodzielną dyscypliną badawczą. W takim sensie, że choć nie nazywana była jeszcze logiką, została wyróżniona jako jeden z działów filozofii przez Arystotelesa, jeden z trzech działów filozofii. Należy pamiętać, że w czasach Arystotelesa filozofia, słowo, termin, pojęcie filozofia była synonimem wiedzy. Innymi słowy, nie było wówczas fizyki, optyki, astronomii, biologii itd. Dopiero kształtowały się one i zyskiwały jakiekolwiek nauki szczegółowe zyskiwały samodzielność właśnie za sprawą Arystotelesa. Arystoteles wyróżnił filozofię pierwszą, filozofię wtórą i organon. Filozofia pierwsza w porządku ogólności. Filozofia pierwsza według Arystotelesa dotyczy najogólniejszych zasad rzeczywistości. Filozofia wtóra to filozofia praktyczna. Dotyczy tego, jak żyją ludzie w gromadach ludzkich. Nomen omen. Gromadach społecznych. A więc klasyczne zagadnienia prawdy, dobra, piękna. No i wreszcie organon, czyli narzędzie.
Logika pojawiła się w pismach Arystotelesa i de facto osiągnęła formę dojrzałą, pełną, która w zasadniczym swym zrębie nie zmieniła się aż do połowy XIX wieku, czyli trwała w sposób niezmącony, niezmienny ponad 2000 lat. Była zatem częścią filozofii i pozostawała bez jakichkolwiek związków z matematyką. Matematyka rozwijała się samodzielnie, zaś logika pozostawała częścią filozofii. Immanuel Kant, który zmarł w 1804 roku, będąc wykładowcą logiki na Uniwersytecie w Królewcu, powiadał pod koniec swojego życia, że logika jest skończonym gmachem wiedzy, w którym nic nowego wymyślić się nie da. Z perspektywy Kanta i z perspektywy ponad 2000 lat istnienia logiki, takie zdanie brzmiało jak najbardziej sensownie. Natomiast czas, relatywnie niedługi, kilka dekad, pokazał, iż Kant tkwił w błędzie. Obecnie logika klasyczna, logika tradycyjna, arystotelesowska plus, jak wiemy, współcześnie, to znaczy dość długo pozostawaliśmy w nieświadomości, iż rozwijała się logika stoików, stanowi nieznaczny odsetek tego, czym logika jest współcześnie. W tym sensie Graham Priest, jeden z współczesnych brytyjskich filozofów i logików, swoją niewielką książeczkę zatytułowaną, jakże zaskakująco, Introduction to Logic, rozpoczyna od słów, że logika jest najstarszą i jedną z najmłodszych dyscyplin wiedzy jednocześnie. W tym sensie logika taka, jaką znamy współcześnie, jest dyscypliną, która ma niespełna dwa wieki, gdzie lata 1850-1950 symbolicznie na okrągło nazywamy złotym wiekiem logiki. Andrzej Grzegorczyk jest tym, który tworzył drugi złoty wiek logiki. Jego badania dotyczyły rozmaitych obszarów zakresu logiki, ale to, co najważniejsze, to zagadnienia związane z konkatenacją, rekurencją i rozstrzygalnością. W szczególności to ostatnie zagadnienie powiązane z konkatenacją stanowi jego najbardziej oryginalny wkład w logikę. Najciekawszym aspektem działalności logicznej profesora Grzegorczyka jest jego zadeklarowany psychologizm. Ma to o tyle znaczenie, że logika w wieku XX była zdecydowanie antypsychologistyczna. Dla tych, którzy chcieliby wiedzieć, co to znaczy, w najprostszych słowach można powiedzieć, iż pod koniec XIX wieku wraz z ukształtowaniem się samodzielnej, nowej dyscypliny badawczej, jaką była wówczas psychologia, psychologowie, jak każda nowa dyscyplina, wykazywali się daleko idącą ekspansywnością, no i w szczególności starali się pokazać, że logika jest częścią psychologii, co przeprowadzano czy argumentowano na rzecz tego twierdzenia w taki mniej więcej sposób, że psychologia zajmuje się czynnościami umysłowymi, logika jest czynnością umysłową, ergo logika jest częścią psychologii, albowiem zakres psychologii jest szerszy niż zakres logiki. No i ten pogląd spotkał się z radykalnym sprzeciwem ze strony filozofów i logików, który to sprzeciw nazywamy antypsychologizmem. Argumentowano mianowicie, że logika zajmuje się nie tyle przebiegami myślowymi, co tym, jak one przebiegać powinny, czyli ich poprawnością. Czyli inaczej mówiąc, że logika nie jest opisowa, jak psychologia, tylko logika jest normatywna. Łukasiewicz, jeden z wybitniejszych logików XX wieku, nie tylko polskich, w tym sensie, gdy mówimy o wybitności Łukasiewicza, mówimy
W kontekście światowym Łukasiewicz powiadał, że logika jest moralnością myśli i mowy. I w tym sensie ma właśnie aspekt normatywny. Peirce, Charles Sanders Peirce, amerykański pragmatysta, amerykański logik, jeden z ważniejszych amerykańskich filozofów w ogóle, powiadał w tym kontekście na temat logiki, że bardzo dużo, czy większość ludzi myśli, że myśli. Kłopot w tym, że nie mają racji, albo że tkwią w błędzie. Innymi słowy, nie każdy przebieg myślowy jest przebiegiem poprawnym, logicznym właśnie. Grzegorczyk natomiast w opozycji do swoich mistrzów, w opozycji do tradycji szkoły lwowsko-warszawskiej, z której się wywodził, a którą to tradycję, jeśli nie kontynuował, no to w znacznym stopniu rozwijał. W opozycji do swoich mistrzów ze szkoły lwowsko-warszawskiej utrzymywał, iż logika jest rzeczą ludzką, ludzką sprawą, jak pozwoliłem sobie zatytułować wspomnienie o profesorze Grzegorczyku, które onegdaj publikowałem. Rzecz ludzka w takim sensie, że to nasze narzędzie poznawcze, nasz sposób funkcjonowania, nasz sposób rozpoznawania rzeczywistości. Innymi słowy, logika jest najlepszym ze znanych ludzkości sposobów na sprawdzanie i uwiarygadnianie twierdzeń. To mając na uwadze, przepraszam, wody. To mając na uwadze, chciałbym, jak miało to miejsce kilka dni temu na konferencji na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie miałem przyjemność wspominać profesora Grzegorczyka, chciałbym powiedzieć niniejszym, iż tak jak ja pojmuję dziedzictwo profesora Grzegorczyka, to filozof egzystencji ludzkiej, gdzie logika jest narzędziem analizowania, konkludowania, syntetyzowania ludzkiej myśli. Motywowana właśnie psychologicznie. Innymi słowy, mimo że Grzegorczyk uważał, iż rzeczywistość zorganizowana jest wedle zasady ontologicznej, w tym sensie, że logika jest ontologią, a zatem badania logiczne pozwalają nam opisywać rzeczywistość taką, jaką ona jest naprawdę. Motywował to inaczej niż większość tych spośród logików, którzy optują za tego rodzaju optyką. Optować za optyką, ładne sformułowanie. Ładne nie dlatego, że tak mi się powiedziało, tylko ładnie to brzmi. Otóż jeśli logika jest ontologią, a motywujemy logikę, czy argumentujemy, czy uzasadniamy, czy też gruntujemy logikę psychologicznie, to wówczas w konsekwencji oznacza to, że rzeczywistość jest nie tyle logiczna, co logicyzowalna, by sparafrazować znany spór o matematyczność versus matematyzowalność przyrody. Logikę aplikujemy do rzeczywistości i wydobywamy z niej to, co potrafimy wyrazić za pomocą logiki. To, co warte odnotowania w kontekście filozofii egzystencji, Grzegorczyk jako filozof egzystencji, to to, że godził on, praktycznie biorąc przez całe swe dorosłe, świadome, aktywne życie, działalność logika z działalnością filozofa niezwykle wrażliwego na tak zwane ludzkie sprawy. W tym sensie, gdy mówię, iż był filozofem egzystencji,
intencjonalnie kojarzę go z egzystencjalizmem jako filozofią, przy czym rozumiem ten egzystencjalizm literalnie biorąc jako filozofię egzystencji, to znaczy bez związków z nurtem filozoficznym zwanym egzystencjalizmem. Aczkolwiek motywacja, rdzeń, sposób podejścia jest paskalowski w przypadku Gregorczyka, czyli jest egzystencjalny właśnie. Tak jak egzystencjalizm, filozofie egzystencjaliści upatrują korzeni swojej filozofii między innymi w stanowisku Blaise Pascala, tak lokowałbym pewien typ wrażliwości, wrażliwość Andrzeja Gregorczyka właśnie jako wrażliwość egzystencjalną. Rzecz kolejna, którą chciałbym w tym kontekście powiedzieć, miałem osobistą przyjemność współpracować przez kilka miesięcy z profesorem Gregorczykiem, przy czym nie w zakresie jego działalności badawczej, a działalności instytucjonalnej, to znaczy w czasach, kiedy był przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych. Ja wówczas organizowałem pierwszy znaczący portal, czy wortal, jak należałoby powiedzieć profesjonalnie, wortal poświęcony filozofii, istniejący wówczas w domenie filozofia.pl. Z tego, co mi wiadomo, ta domena istnieje nadal, rozwija się, natomiast nie posiadam z nią obecnie żadnych związków. Z rzeczy ważnych w tym kontekście, czyli współpraca Andrzeja Gregorczyka z filozofią internetową była niezwykle ożywiona, w takim sensie profesor Gregorczyk mimo zaawansowanego wieku, a stereotypowo ludzie w zaawansowanym wieku no, są oporni, jeśli chodzi o wiedzę informatyczną, był niezwykle otwarty. I gdyby tę współpracę kontynuować, wyobrażam sobie, że żywotność polskiego środowiska, środowiska filozoficznego znacząco wzrosłaby w stosunku do tego, co mamy obecnie. To znaczy, praktycznie biorąc, filozofia nie istnieje w internecie, w polskim internecie. No i to jest jedno z zjawisk negatywnych, które wynikają z pewnego rodzaju bierności, czy też inercji środowiska filozoficznego, któremu próbował przeciwdziałać profesor Gregorczyk wtedy, gdy był szefem Komitetu Nauk Filozoficznych. To, o czym chciałbym jeszcze powiedzieć w tym relatywnie krótkim wspomnieniu, czy też nawiązaniu do dziedzictwa Andrzeja Gregorczyka, bo to dziedzictwo jak najbardziej jest żywe i wymaga kontynuacji, mimo że Gregorczyk nie stworzył, nie skupił wokół siebie środowiska, to każdy ktoś, kto ceni sobie myślenie rzetelne, każdy ktoś, kto ceni sobie rzetelne myślenie to trochę pleonazm, no bo myślenie nierzetelne nie jest myśleniem. Więc każdy ktoś, kto ceni sobie myślenie, powinien mieć jasność jeszcze jednej istotnej, znaczącej sprawy. Mianowicie, gdy mówiłem w sposób szalenie szkicowy o zarysie dziejów logiki, no to trzeba sobie zdawać sprawę, że logika gwałtownie rozwinęła się na skutek związków z matematyką. No i logika stała się matematyczna w znacznym stopniu. Andrzej Gregorczyk swoim pojmowaniem logiki, mimo że zajmował się logiką matematyczną, to jego motywacja była ściśle filozoficzna. Innymi słowy, tak jak rozumiem metafilozofię, czy też metaperspektywę Andrzeja Gregorczyka, optował on za tym, żeby przywrócić filozoficzny charakter logice. Czyli by logika przestała być wyłącznie narzędziem
swego rodzaju trikiem i zabawą intelektualną uprawianą z perspektywy matematyki, w takim sensie, że logika matematyczna jest, proszę wybaczyć, filozoficznie pustawa, zaś filozofia bez logiki staje się płytkawa. Innymi słowy, używając metaforyki militarnej, Grzegorczyk był za tym, iżby odbić logikę matematyką i przywrócić ją filozofom. I w tym sensie jest to wyzwanie, którego obawiam się nie ma komu realizować. To znaczy, jeden z kolejnych odcinków naszego poradnika, w jednym z kolejnych odcinków majowym, jak sądzę, bo będziemy wspominać również okrągłą, tylko że 15. rocznicę śmierci profesora Pyrzanowskiego, jednego z moich mistrzów. No właśnie, brak autorów takich jak Pyrzanowski, Grzegorczyk stawia to wyzwanie Grzegorczyka pod znakiem zapytania. Zwłaszcza, że środowisko filozoficzne takie, jakim ono jest obecnie, że pozwolę sobie zacytować samego siebie. W jednym z artykułów publikowanych w ostatnich latach napisałem o tym, iż obserwujemy obecnie profesjonalne milczenie filozofów mimo wzmożonej aktywności wydawniczej. Profesjonalne milczenie filozofów to znaczy, że filozofowie wycofali się na pozycje profesjonalne, które są całkowicie pomijalne z perspektywy społecznej. To znaczy, o ile filozofia nie angażuje się w życie społeczne, o ile filozofowie nie są zaangażowani w życie społeczne, o ile filozofowie nie praktykują drogi Andrzeja Grzegorczyka, no są postaciami całkowicie pomijalnymi, marginalnymi, mogą sobie uprawiać swoją filozofię akademicką poza akademią. Mam świadomość radykalności tego twierdzenia, ale go podtrzymuję. To znaczy, jak w swoim czasie Nietzsche nawoływał do tego, iżby rozpędzić filozofów, filozofom nie komfortu, a filozofom dyskomfortu potrzeba, to wtedy właśnie mogą się pojawić rzeczy wartościowe w wydaniu filozofów. I Andrzej Grzegorczyk swoim ascetycznym sposobem bycia, swoim zaangażowaniem społecznym, uprawianiem logiki z perspektywy ludzkiej, perspektywy psychologicznej, stanowi dla współczesności doskonały wzorzec tego, jak akademia powinna funkcjonować. A to, co z tym wzorcem zrobimy, no to czas pokaże. Obawiam się, że nic specjalnego, ponieważ wspomniane profesjonalne milczenie filozofów zdaje się być strategią z jednej strony wymuszaną przez rządzących, z drugiej strony filozofowie karnie i konformistycznie w ten nurt się wpisują. To tyle na dziś. Gdyby Andrzej Grzegorczyk był wśród nas, miałby obecnie 102 lata. Zmarł, jak powiedziałem, 10 lat temu. W związku z tym dożył wieku sędziwego i do końca swych dni był twórczym logikiem, filozofem, myślicielem wrażliwym na węzłowe, istotne problemy społeczne. Do zobaczenia kolejnym razem.